Jasne, rozpoczyna się nagrania. A kamera? Gdzie jest? Tam. Kamery są trzy. Nie ma takiego tu już. Ty mówisz, Zbyszek. To wszystko po ty mówisz do tej kamery. Ale jeśli już powie. Do tej kamery. Do tej kamery. Do tamtej kamery mówią pozostali panowie. Poświęcony będzie sportom motorowym w powiecie tucholskim. Do udziału w tym programie zaproszeni zostali pan Michał Korzępa, działacz Polskiego Związku Motorowego, Włodzimierz Józepczuk, zawodnik klubu Tucholanka, Zbigniew Kielichowski, zawodnik klubu Tucholanka, no i ja, Zbigniew Brzucharski, zawodnik klubu Tucholanka. No i panowie, w takim gronie będziemy rozmawiali właśnie o jak to się zaczęło. Zaczniemy od najstarszego zawodnika, czyli Włodzimierza Józepczuka, który opowie o swoich pierwszych startach w Tucholi. No dzień dobry, bardzo mi miło, że zaproszono nas tutaj, no dzięki właśnie koledze Brzuchalskiemu. To może się odbyć, bo już nie ma tych miłośników takich, którzy by się tym zajmowali. No moje przeżycia to były takie, no muszę się cofnąć dosyć daleko do tyłu, bo zacząłem jeździć w roku 56. To wtedy jeszcze to wszystko tak trochę wyglądało w powijakach, bo na tych motorach, które myśmy jeździli w tamtym czasie, no to jeździło się na własnych motocyklach. Włodku, przepraszam, że ci przerwie. Specjalnie do tego programu przygotowałem dwa egzemplarze motocykli. Tu jest WSK, nie WFM-ka, ale to jest podobny taki typ, 57 rok. No. Popatrz na niego, czy na takim startowałeś motocykle? No nie, bo były... Ten kuferek tutaj do narzędzi był jeszcze okrągły. A, no ta puszka narzędziowa. Puszka narzędziowa była okrągła. No, tak, konstrukcyjnie był podobny jak... Było brak licznika, tylko był otwór do licznika, licznika też nie było. No tak chyba prawdopodobnie, no tak to wyglądało. No nie da się tego otworzyć, bo ja takiego egzemplarza nie mam. No tak, tak. Na użytek tego programu posłużyliśmy się tym błędem. Dobrze. No i teraz jak, bo pracowałem akuratnie, no to był Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Tuchola na Chojnickiej. Tam był znaczy się firma była i tam był taki pan libera księgowym i on właśnie pierwsze WFM-ki, które wpłynęły do nas, tu do naszego miasta, to 6 takich motocykli w pierwszej transzie przyszło. 6 motocykli.
No i my tam dostaliśmy między innymi Kiliński, nie Kilichowski, tylko Kiliński, Ziemiecki. No i potem tam jeszcze, bo to już nie znam tych nazwisk, już zapomniałem. I w taki sposób, te motocykle dano nam, ale trzeba było się zadeklarować, że będziemy na wszystkie imprezy, które będą się odbywały w LZS-ie, czyli jakieś rajdy, czy tam mówmy początek krosów już był, to będziemy brać udział. No i ten cyrograf trzeba było podpisać i też tak się odbywało. No i teraz co jeszcze więcej? No mogę wrócić do tej pierwszej imprezy. To taki był właśnie o... Mam gdzie on, ten dyplom tu jest. To był rajd uniwersalny o Puchar Borów Tucholskich. I to organizował, bo był wiceminister rolnictwa. Tych motocykli było około setki. I było podzielone na kategorię 125, potem była 250, klasa otwarta, bo nie było 300, tylko klasa otwarta i wózki. Czyli motocykl z tym postumentem na dole, tak. Trzykołowy i drugi jeszcze facet na tym, takie coś było. I to się odbywało, no ten pierwszy rajd, jak był właśnie o tym, o którym mówię, to były dwa takie okrążenia. Jedno okrążenie miało 50 km i to zrobili z racji tej, że LZS był przy PGR-ze w Tucholi. No to sobie życzyło naczelstwo, żeby to się odbywało przez zakłady. Tam na przykład Białowieża, gdzie był PGR, Kamienica, Lubierzyn. A drugie, to było ukończone, no oczywiście rajd obserwowany z punktami. Tak, uniwersalny. I potem było drugie okrążenie przez Lasy Państwowe. To tu Zamrzenica, Lisi Kąt, tu naokoło te wszystkie wertepy, dowozi wody, aż o to żeśmy objechali. I potem, jak się to skończyło, to odbywał się kros. Na tym nasze tutaj, jak my to mówimy, Piaskownicy teraz, to jest przed torem kolejowym jadąc na świecie, po lewej stronie. Małpi Gaj. Tam odbywał się kros. No i tam na tym krosie tak, no nie chwaląc się tutaj, no ale udało mi się, bo kolega Ziemiecki, on był starszy ode mnie, bo ja jechałem w takiej trójce, bo były trójki. Dwie trójki wtedy jechały. I to tak się nazywało, że ta trójka pracuje wynikiem dla tego zespołu. Dla tego zespołu, tak. No. I między innymi był Kiliński, był Ziemiecki, no i byłem ja z nim. No i na tym pierwszym, jak żeśmy jechali tam na tym pierwszym rajdzie obserwowanym, to w miejscowości Lubierzyn, tam taki gliniak był dosyć duży i Ziemieckiemu zerwał się łańcuszek sprzęgłowy od silnika. Pod taką górą tam i stał. No ale trzeba zostawić, że Ziemiecki i Kiliński to byli dobrzy zawodnicy, bo oni już jeździli sporo czasu, starsi ode mnie, nie? No i tacy, jak to się mówi, no już... Chłopaki z werwu, ja tam dopiero zaczynałem dobrze. No i takie zdarzenie, powiem, tam się wydarzyło, że jak podjechałem, to Ziemiecki stał i tak do mnie tam się zwrócił, nie? No mówi, może ja się przysiądę na twój motocykl, bo ma większe szanse, nie? No i między innymi jechał Hawryluk taki w Tucholi. Bardzo brzuchaty chłop, miał około 100 kg wagi. I podjechał do mnie, mówi, co ty tego knapa chcesz, mówi, nie? Nie bierz mu motoru, tylko jedź, ty co zrób, jedź dalej. A ty siadaj, jedź za mną, mówi. I koniec. No to siadłem i mówię, dobra, to jedziemy. No i to tam, mówmy, już nie pamiętam też dokładnie, bo to jest sporo czasu, to był 56 rok. Jednak ukończyłem ten jeden i drugi. Aha, i drugie zdarzenie miałem z Kilińskim, to mieliśmy...
To już był drugi, jak przez te lasy żeśmy jechali, to drugi taki punkt obserwacyjny, obserwowany był w Pile Młyn na dole, jak gdzie brda płynie, a struga. I tam żeśmy przez tą strugę przejeżdżali. No ja tam wyjechałem, można mówić, bardzo dobrze. Było na Oldze. Co? Nie na Oldze, do góry nie, bo Olga była do góry, a to tu było przez tą strugę, co ona tu płynie, co ten prywatny teraz ma. Koło brdy wpływa. No, koło brdy wpływa, tak, tak, w tym miejscu. No i tam, no pech chciał, że Kieliński wychodził za głęboko i mu zalało. No stanął, pech miał, miał pecha, bo on dobry był, trzeba zostawić. Od razu 6 punktów tam załapał, nie? Pseudonim miał Wąchal. Co? Wąchal. Wąchal, wąsiaty albo Wąchal mówili na niego, tak. No i tam zarobił 6 punktów, już widziałem przy mnie. I tak, tam mnie też tak na duchu podniosło, bo wiedziałem przy tym Lubierzynie tam, nie, że było dobrze. No i teraz, że tutaj widzę tego Kilińskiego, no mówię, no to mam szansę, nie? Tak sobie pomyślałem. No i dojeżdżając tu już do Tucholia, żeśmy rajd zakończyli, to się okazało, że w punktacji, no prowadziłem, nie? W punktacji punktowej. No ale na tym jeszcze się nie kończyła sprawa, bo był cross. No to tam cross Kiliński mi dołożył, nie? No bo tego. Także ja przyjechałem na drugim miejscu, on na pierwszym. No ale summa summarum dało tak, że wygrałem ten. To było punktowane. Tak, to było punktowane. Tak. Sun.